Słuchajcie, dzisiaj tradycyjnie spotykamy się z Patrykiem. Skończył 3 tygodnie praktyki, przeorali go dosyć mocno, więc trzeba przeorać tutaj, że, jako że jest piątek, a 16:30, przeoramy trochę nasze drony. Mamy bardzo fajny czas, na pewno się dużo wydarzy, bo ilekroć z Patrykiem się umawiam, to jest niezły dym. Dokładnie. I dzisiaj pewnie też tak będzie. Ruszamy. Tędy będziemy latać. No bo takie jest. Nasze bando. Nie? No. Tak. Tu się świetnie mija. Dajesz, Leonku! Jestem z tobą. Leon, a z tobą co? Nic co będzie? Latałem całkiem odważnie i w końcówce przewaliłem w tą tablicę, ale nic się nie stało. Tutaj nie ma ludzi, więc można sobie na to pozwolić. Aczkolwiek wcale nie jest tutaj tak ten zasięg rewelacyjny, bo czuję, że mi go rwie. I mam takie piksele w momencie, kiedy odlatuję trochę dalej albo za drzewami jestem. Spróbujemy teraz zrobić jeden, może jeszcze jeden kurs z tym i dopiero awatą. Patryk złamał sobie jeden przełącznik i niestety lata tylko w Horizon, nie jest w stanie się przepiąć w Acro. I mówisz, że lata się fatalnie. Ja tutaj jestem zadowolony, aczkolwiek latałem ostatnio więcej awatą i ten Bob jest niezłą krówką. Ma taką siłę i taką bezwładność, że muszę naprawdę ogarniać, żeby nie wleciał mi w coś, bo jest i ciężki, i bardzo mocny. Awata jednak jest, wiadomo, o połowę lżejsza. Jest słabiutka, ale za to hałasuje. To jest fajna miejscówka, dlatego że mamy tunel i mamy też przepiękną słoneczną miejscóweczkę. Najbardziej słoneczna jest i dobre miejsce, można poćwiczyć tu, można trochę pofilmować, można zrobić też trochę akro, trochę cruisingu nad wodą. Mamy górki i do tego wodę i słońce.
Wydawało mi się, że nie będzie różnicy, ale jest przepaść pomiędzy tymi goglami a tymi i pomiędzy tym VTX-em i tym. Po prostu dużo lepiej widać każdy detal, nawet jak jestem 300-400 metrów, to mogę spokojnie pomiędzy konarami drzew czy pomiędzy krzakami lecieć. A tutaj już mam pikselozę, już nie widać tak dokładnie. Jest jednak bardzo duża różnica. Wydaje się, że jest niewielka, ale to jest po prostu no przepaść. Co u ciebie, stary? Ja na razie montuję. Będzie to chodzić w ogóle? Będzie. Damy radę? No pewnie. No to ruszamy. Wydaje się, że dzisiaj się niewiele działo, ale jednak trochę się podziało. Przywaliłem tutaj między innymi w tablicę. To jest jeden ciekawszy moment. Tunel był trochę nad wodą. Patryk miał switcha. Zobaczyłem, jak wygląda różnica pomiędzy obrazem w normalnych goglach i w tych z Awaty. Jest duża różnica. Ogólnie fajny czas. I super, że nam tak świeciło słońce. Bo jest połowa września, a jeszcze jestem w krótkim rękawku. Nie sądziłem, że dam radę. Dzisiaj rano było 6 stopni i mgła. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa.